korygowanie diety, zapytaj trenera. Obecnie wiele mówi się o aspektach dietoterapii, a więc tym, co powtarzał już ponad 2000 lat temu Hipokrates, a więc powinniśmy leczyć swoje choroby jedzeniem i nasze lekarstwo powinno być pożywieniem. Jest to koncepcja, którą można powiedzieć nawet w XX wieku przejął kanadyjski minister zdrowia Mark Lalonde, tworząc słynne pola zdrowia Lalonde'a, gdzie powiedział, że ponad 50% naszego zdrowia to właśnie zdrowy styl życia, na który składa się uprawianie aktywności fizycznej oraz odpowiednia dieta. Na chwilę obecną można powiedzieć, że te koncepcje dietoterapii opierają się w głównej mierze o wyniki krwi. Chociażby w jednym z artykułów do Treka mogliście przeczytać właśnie instrukcję obsługi człowieka, gdzie było napisane jawnie, że można powiedzieć, krew nie kłamie. Tak jak to powiedział kiedyś Dexter Morgan, którego pewnie większość z Was zna z serialu. Wszystkie wyniki naszego zdrowia odzwierciedlają się w wynikach krwi i moczu, a więc to, czy zaraz będziemy mieli przeziębienie, czy jesteśmy narażeni na jakieś stany zapalne, czy będziemy mieli choroby serca, czy też mamy anemię, czy jakiekolwiek inne zmiany chorobowe, jak na przykład chora tarczyca z nami się dzieją, możemy zobaczyć w wynikach. Z tego też względu możemy powiedzieć, że prawidłowo skrojona dieta będzie zabezpieczała wszystkie nasze aspekty na miarę naszych potrzeb, ale do tych potrzeb my musimy dojść. Ja osobiście nie uznaję dietetyka, który zbiera wywiad żywieniowy i na podstawie tego tworzy jakieś menu dla człowieka. Wydaje mi się, że skoro dietoterapia ma faktycznie zaniechać wszystkie nasze problemy, które wynikają z naszego funkcjonowania, to musimy dobrać odpowiednie stosunki do tego, czego ciało potrzebuje. A więc nie suplementujemy witaminy D tylko dlatego, że jest to teraz modne i dużo się o tym mówi, tylko najpierw powinniśmy sprawdzić poziom wyjściowy tej witaminy, aby wiedzieć, czy dopasować dawkę 2000 jednostek, 4, 6 czy też 10 i przez jaki okres, kiedy to wszystko zmniejszyć. Dlatego też osobiście uważam, że projektowanie diety idealnej powinno być poparte na pewno wywiadem żywieniowym, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest takiej osobie uzmysłowić, co było złe w jej żywieniu, a co może być dobre. Oczywiście powinniśmy też to skroić z potrzebą somatotypowania, a więc zdać sobie sprawę, czy mamy bardziej do czynienia z osobą o somatotypie endomorficznym, a więc taką potężnie zbudowaną o budowie gruszki, czy też naturalnie usportowionym mezomorfikiem lub też generalnie szczupłym ektomorfikiem. Oprócz tego wyniki krwi, moczu, pewien profil hormonalny również może nam dać do zrozumienia wiele aspektów, a więc wdrażając te określone ilości żelaza, innych makroskładników, mikroskładników mineralnych, musimy się skupić na tym właśnie, ile tego wszystkiego ciało potrzebuje i na czym głównie możemy się, może tak powiem, stargetować na chwilę obecną, co jest dla nas najważniejsze. Nie bez przyczyny również podajemy pewne aspekty związane z aktywnością fizyczną. Dla mnie jest bardzo ważne jako dietetyka, czy mój podopieczny ma problemy z wytrzymałością, czy też z siłą, czy dynamiką i jaką dyscyplinę sportu uprawia. Czy jest to kulturystyka, MMA, siatkówka, biegi długodystansowe, kolarstwo szosowe, cokolwiek z tych rzeczy. I wtedy dopiero możemy dojść do wniosku, czego nasze ciało potrzebuje, jakie są problemy i w jaki sposób możemy to zmienić. Tutaj kłaniają się naprawdę najróżniejsze strategie, od właśnie zmniejszenia insulinooporności poprzez wyczulenie aktywności insuliny, przechodząc przez takie aspekty, jak chociażby związane z projektowaniem dietoterapii odpowiedniej ilości żelaza, czy też metylacja. Metylacja DNA, która często jest u ludzi upośledzona, widujemy zwyżkowy poziom żelaza, nawet niekiedy ponad normę, natomiast sama ilość ferytyny oraz transferyny, a więc białek, które przetwarzają i magazynują żelazo, często idą do poprawki. A więc, tak jak mówią moje dziewczyny z MedFood, Paulina Ichnatowicz i Emilia Ptak-Kasica, które będą dla nas już niebawem od września szkoliły w szkoleniu 4-poziomowym z dietoterapii, serdecznie pozdrawiam, dieta jest dobra na wszystko i leczy wszystko. Pozdrawiam.